Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodny księże proboszczu, drodzy księża, drodzy przyjaciele, zgromadzeni z różnych stron Polski i nie tylko. Umiłowani w Chrystusie Panu, spragnieni wolnej Polski, organizatorzy tego marszu, tego wielkiego przedsięwzięcia, na początek Marszu Niepodległości, najważniejszego w Polsce, gromadzi nas w świątyni świętej Barbary wiara w Jezusa Chrystusa. Czym mówią dzisiejsze czytania? Błogosławiony Jan Paweł II na Placu Zwycięstwa powiedział: Chrystus jest kluczem do zrozumienia tajemnicy człowieka. Bez Chrystusa nie da się zrozumieć historii, narodu i samego siebie. Bez Chrystusa nie da się zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w 1944 roku zdecydowała się na nierówną walkę z hitlerowskim najeźdźcą. Została opuszczona przez przemierzone siły, legła pod własnymi gruzami. Jeśli się nie zrozumie, że pod tymi samymi gruzami legł Jezus Chrystus ze swoim krzyżem sprzed kościoła na krakowskim przedmieściu. Nie tylko w świecie. Najbardziej prześladowany jest Kościół katolicki, ale również w Polsce. Na naszym portalu Fundacji Obrony Życia, którą prowadzę, redakcji Moja Rodzina, portalu prawy.pl, opisaliśmy jako pierwsi profanację krzyża Pałacu Ujazdowskich. Zwróciliśmy się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o interwencję. Biuro Prasowe Ministerstwa Kultury odpowiedziało: Ministerstwo może mieć wpływ na kwestie organizacyjne, administracyjne i finansowe w instytucjach kultury. Natomiast ustawa o nadzorze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nad instytucjami kultury nie reguluje kwestii światopoglądowych oraz formy i treści artystycznego przekazu, niezależnie od miejsca prezentacji. Podczas programu interwencyjnego telewizji Trwam powiedziałem, że w przypadku profanacji pomnika Mojżesza, czy gwiazdy Dawida, czy Mahometa, na pewno prezydent Polski, premier niemalże na kolanach przepraszaliby za taki skandal, za zniewagę. A za zniewagę w przypadku profanacji krzyża, najważniejszego symbolu wiary ludzi ochrzczonych w Polsce, których jest ponad 90%, nie ma żadnej reakcji. Tę profanację skandaliczną uważa się za formę treści artystycznego przekazu, coś, co w haniebny sposób profanuje krzyż Chrystusa, za który na początku chrześcijaństwa chrześcijanie oddawali wiarę za ten krzyż. Za prześladowań Cezara Nerona poznawali się przez rysowanie znaku krzyża. Kiedy szli na areny męczeństwa, pożerani przez dzikie zwierzęta, kiedy płonęli na krzyżach, modlili się za oprawców.
Jak Henryk Sienkiewicz pisze w Quo Vadis, krew męczenników przymnażała nowych chrześcijan. Chciałoby się powiedzieć: Jezus, stąp z krzyża i nawróć ten lud, który profanuje nasze uczucia religijne, symbol naszej wiary. Jezus, stąp z krzyża i uświęć ten lud. Wierzymy, że zwyciężyłeś na krzyżu grzech i szatana. Wierzymy, że zmartwychwstałeś, a więc jesteś pośród nas, pośród ludzi spragnionych głębokiej wiary w tym roku wiary. Tutaj w Kościele pielęgnujemy tę wiarę, pogłębiamy ją i wierzymy w ten wielki cud, że zwyciężysz w Polsce, że nie ma pełnej niepodległości, tak jak 95 lat temu odzyskaliśmy suwerenność, wolność. Jednak musimy sobie zdawać sprawę, że siły zła niszczą Kościół, rodzinę, to, co jest istotne dla życia narodu, rodzina. Moralnie niszczą rodzinę i materialnie. W mediach promuje się często patologię. Dlatego my jako redakcja, fundacja pragniemy stworzyć rodzinną telewizję. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, na zewnątrz będą rozdawane ulotki. Chciejcie się włączyć, czy personalnie, czy w różny inny sposób. Bo jest potrzeba dobrej telewizji rodzinnej dla dzieci, bez przemocy, dla ludzi młodych, dla dorosłych, żeby promować świętość życia, która jest poniżana, niszczona. Można w Polsce zabijać dzieci ze wskazań między innymi lekarskich, jak dziecku grozi choroba, jeżeli jest podejrzenie o chorobę. Tak jak w III Rzeszy Niemieckiej oczyszczano rasę germańską. Czy oczyszczono rasę germańską? Teraz Niemcy boją się, bo jest zalew islamu. Biały dzień w różnych miejscach potrafią mordować ludzi. Pamiętamy w Anglii żołnierza, muzułmanie. Biały dzień angielskiego zamordowano księdza w innym miejscu. Zachodnia Europa wymiera. Również Polska wymiera. Jeśli chodzi o rozwój demograficzny, jesteśmy niemalże na ostatnim miejscu. Spośród 220 krajów świata jesteśmy już na 209 miejscu. Co robi się, aby troszczyć się o rodzinę? Różne marsze równości promują chorobę, taką jaką jest homoseksualizm. A w Piśmie Świętym czytamy, w Księdze Rodzaju, na początku Pan Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę i powiedział: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię. W tym fragmencie Pisma Świętego również dostrzegamy aspekt demograficzny, tak ważny. Obciąża cię często tylko ludzi Kościoła, chociażby za sprawę związaną z molestowaniem. Są przypadki takie, tak jak wszędzie, w każdym środowisku, ale to jest mały ułamek procenta. Natomiast usprawiedliwia się chociażby reżysera światowej sławy, na którym ciąży wyrok śmierci, wyrok za molestowanie w Ameryce. Daje się mu nagrodę. Pamiętamy atak na arcybiskupa Michalika za to, że w kazaniu we Wrocławiu powiedział o szkodliwości gender i pornografii. Chyba nie potrafiłbym tak pięknego kazania powiedzieć jak arcybiskup Michalik. Na portalu prawy.pl pisaliśmy o szkodliwości gender. Ideolodzy wciskają się do szkół, do przedszkoli, uczą małe dzieci niewłaściwych zachowań
seksualnych. Często jakie zadanie domowe mają przeprowadzenie masturbacji. Opisywaliśmy na portalu, jak w Niemczech ideolodzy deprawowali małe dzieci, kilka dziewczynek zemdlało, klinika musiała je ratować. Gdyby ktoś był powodem zgorszenia jednego z tych maluczkich, jak mówi Chrystus, lepiej gdyby mu uwiązano kamień młyński u szyi i utopiono w głębinach morskich. Jeśli chodzi o szkodliwość pornografii, pamiętamy, jak wiele lat temu w Ameryce wykonano wyrok śmierci na niejakim Tomie Budy, który zabił ponad 100 kobiet, młodych dziewcząt. Przed wykonaniem wyroku oskarżył tych, którzy w wieku dziecięcym podsunęli mu pornografię. To są właśnie skutki deprawowania ludzi. Musimy zdawać sobie sprawę, że siły zła niszczą polską rodzinę. Dlatego musimy bronić rodziny. Tak jak pani profesor Ryś była na spotkaniu dla ideologów gender, powiedzieli, że największym zagrożeniem dla tej ideologii jest Kościół i rodzina i należy to zniszczyć. Myślę, że jako ludzie normalnie myślący w Polsce nie pozwolimy się tak manipulować. Nie pozwolimy zniszczyć rodziny i narodu i Kościoła, bo to jest fundament naszego narodu. Niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, jeżeli jest poprawnie myślący, jeżeli pragnie pokoju dla siebie, to na pewno wie, jak ważną jest rodzina w życiu każdego człowieka. Kiedyś wielki prymas tysiąclecia apelował do narodu o to, aby rodzina była Bogiem silna. Nie wstydźmy się swojej wiary. Rodzina Bogiem silna jest to rodzina, która zaczyna dzień od pacierza, która czyni znak krzyża przed posiłkiem, kiedy ktoś rozpoczyna podróż, nie wstydzi się tego znaku krzyża. Nie wstydzi się na swojej piersi nosić znaku krzyża. Rodzice w takiej rodzinie uczą dzieci szacunku do siebie, szacunku do dorosłych, szacunku do daru życia, szacunku do ludzi starszych, szacunku do nauczycieli i wreszcie miłości do ojczyzny. Tak jak tutaj są rodzice z małymi dziećmi, uczą patriotyzmu. Wielu młodych jest, którzy pragną wolności pełnej. Zobacz, jak niszczy się gospodarkę polską. Czy to jest suwerenność Polski? Ratujemy bogatszą Grecję i zwalniamy z podatków obce korporacje kosztem polskich obywateli? Zobacz, na Węgrzech ludzie bez Boga, socjaliści, jak powiedział kiedyś dr Cezary Mech, wybitny finansista, tylko powietrza nie sprywatyzowali. Nowi rozpoczynają od Pana Boga, od modlitwy różańcowej, od krucjaty przed Bogiem. Obciążają podatkami korporacje zachodnie, dbają o rodzinę węgierską, dbają o suwerenność i można powiedzieć, że Węgry przemieniają się. Dlatego u nas potrzeba też wielkich, wybitnych liderów, którzy zadbają o naszą rodzinę, o ojczyznę. Zobaczmy, jak wygląda edukacja. Likwiduje się ważne lektury w szkołach. Ogranicza się lekcje historii. Z nadszych podatków finansuje się filmy o bohaterach, którym historycy przepisują współpracę. Będzie to zafałszowana historia. Świętuje się często historyczne klęski narodowe. Zapomina się o zwycięstwach,
o sukcesach Polski. Na portalu prawy.pl pisaliśmy, jak 402 lata temu przeciw 35-tysięcznej armii cara Dymitra połączonej z oddziałami szwedzkimi król Polski III Waza skierował wydzielone siły o liczebności zaledwie 7 tysięcy żołnierzy pod dowództwem koronnego Stefana Żółkiewskiego i polskie wojska odniosły zwycięstwo. Rozgromiły bolszewicką i szwedzką armię, co było skutkiem zdetronizowania cara Wasyla Szujskiego wraz z jego braćmi. I na Zamku Królewskim oddali hołd przed królem Zygmuntem III Wazą na kolanach, ślubując mu posłuszeństwo. Dlaczego o tym się nie mówi? Że Polska była kiedyś potężna. Chyba po to, żeby młodzi nie uwierzyli, że Polska może być potężna. Dlaczego nie mówi się, jak papież wezwał króla Hetmana Sobieskiego do uratowania Europy przed najazdem Turków. Powiedział: synu, ratuj Europę, ratuj chrześcijaństwo, bo islam chciał wyciąć w pień chrześcijan. Król wędruje z wojskiem przez Jasną Górę, Piekary Śląskie i śpiewa z wojskiem przed obliczem Matki Bożej Jasnogórskiej: Boga Rodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, zyszczy nam, spuści nam. Kiedy zwycięża, wcześniej leżąc przed zwycięstwem, nocą krzyżem, przed obliczem Matki Najświętszej, prosząc o cud, kiedy zwycięży, napisze do papieża: przybyliśmy, ujrzeliśmy, a Bóg zwyciężył. Dlatego, kochani, chcielibyśmy uwierzyć, że Pan Bóg zwycięży w naszym narodzie, że Polska jeszcze będzie mocna. Roman Dmowski mówił: Polak to katolik. Nie wstydźmy się tego powiedzenia. Polak to katolik. My nigdy nie najeżdżaliśmy niesprawiedliwie różnych narodów. My również mamy szacunek do innych wyznań, tylko niech mniejszość nie deprawuje nas, bo my mamy swoją godność narodową, godność polską. Bądźmy dumni, że należymy do kręgu cywilizacji łacińskiej, opartej na Piśmie Świętym, na objawieniu, gdzie dla nas ważna jest wiara w Boga. W tym roku wiary pogłębiamy tę wiarę i również miłość do Boga. Niech nam w czasie marszu towarzyszy wiara w zwycięstwo w ojczyźnie dobra nad złem, o co modlił się błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Cieszymy się, że niedługo będzie kanonizacja błogosławionego Jana Pawła II i wierzymy, że Kościół obroni się przed tą walką z nim, bo Chrystus na krzyżu zwyciężył zło szatana i zmartwychwstał i pragnie naszego zmartwychwstania, zmartwychwstania naszych rodzin i zmartwychwstania ojczyzny. Amen.